Panie i panowie, Sebastian Kawa. Sebastian Kawa, szybownik z Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, został uznany najlepszym sportowcem Bielska-Białej w roku 2012. Statuetkę harnasia w kategorii najlepszy sportowiec Sebastian Kawa odebrał za złoty medal Mistrzostw Świata w szybownictwie klasa 15 metrów. Był to już zresztą 9. tytuł mistrzowski wywalczony przez bielskiego szybownika. Lubię to, co robię. Myślę, że tak jak kiedyś powiedział nasz bardzo dobry sportowiec, że bez ciężkiej pracy, bez umiłowania do dyscypliny, którą się uprawia, takiego graniczącego z fanatyzmem, nie ma prawdziwego talentu. I ciężką pracą, pewnymi możliwościami, które również dają nam inni, zapracowuje się właśnie na te medale. Dodajmy jeszcze, że Sebastian Kawa jako drugi w historii sportowiec Bielska-Białej był w tym roku nominowany do tytułu Sportowiec Roku Przeglądu Sportowego. Pierwszym był Marian Kasprzyk. Poza Sebastianem Kawą, największym zwycięzcą tegorocznej gali harnasiów, czyli noworocznego spotkania prezydenta miasta Bielska-Białej ze sportowcami, szkoleniowcami i działaczami bielskich klubów sportowych, okazał się Rekord, sportowa spółka akcyjna. Futsalowcy BTS Rekord zostali uznani drużyną roku 2012. Statuetkę harnasia za zajęcie trzeciego miejsca w ekstraklasie futsalu w sezonie 2011-2012 odebrał kapitan drużyny Piotr Szymura. Trenerem roku wybrany został szkoleniowiec Rekordu Andrea Buciol. Włoski trener bielskiej drużyny nie krył wzruszenia z otrzymanego wyróżnienia. Miałem do początku trudne momencie, bo brakowało mi moje koleżów, moje kraju, ale potem moje szczęście też była. Od razu poszłem na Rekordzie jako druga trener. I no to troszkę pojechał na dobrą drogę, byłem trochę spokojnie i teraz, jak widzimy, mam tę nagrodę i jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony, ale muszę wielkie podziękować mojej żonie i swojej rodzinie, bo naprawdę mi wspierają dużo, dużo. Wreszcie w kategorii dobrodzieje. Za dobrodzieja sportu roku 2012 uznano Rekord systemy informatyczne. Statuetkę harnasia z rąk prezydenta Bielska-Białej odebrał prezes Rekord systemy informatyczne i klubu BTS Rekord Janusz Szymura. Czasami są takie uczucia, jak drużyna wygra. To jest taka dodatkowe szczęście. My strzeliliśmy bramkę, nie straciliśmy, wychodzimy po meczu z wygraną. No to jest takie uczucie, takie typowo sportowe. W tej współpracy z poszczególnymi ludźmi, czy to w klubie, czy w firmie, takie relacje partnerskie powodują, że ludzie dają z siebie czasami więcej, niż czasami byłoby na to ich stać. Tak to oceniam, także myślę, że to jest taka praca zespołowa. Miasto jest od tego, żeby stworzyć bazę i warunki do uprawiania sportu dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, a biznes powinien wspomóc, bo miasto samo nie jest w stanie utrzymać sportu w mieście we wszystkich dziedzinach. Jest 20 dziedzin, ponad 5 tysięcy ludzi bierze udział w tym rozgrywkach, w treningach sportowych w naszym mieście. Jest 100 klubów, 100 instytucji sportowych. Miasto samo nie jest w stanie utrzymać absolutnie. Rok był dobry przecież, bo dużo sukcesów odniesiono, co nie znaczy, że chciałby się więcej, bo i siatkarze, i siatkarki, myślimy, że stać ich na więcej. Myślę, że w tym roku te wyniki będą lepsze. Trzymamy wszyscy kciuki za Podbeskidzie, liczymy, że Podbeskidzie się utrzyma w Ekstraklasie, robimy wszystko, żeby się utrzymało. Stadion będzie tak czy tak, bo jest potrzebny, bo wiele mniejsze miejscowości mają, a my nie mamy boiska, które się nadaje do gry, bo tylko łaskawie nam ciągle dopuszczają to boisko, bo to ciężko mówić o stadionie. To jest takie nasze zadanie, żeby ten kompleks sportowy, który budujemy w mieście od wielu lat, te boiska, 10 boisk przy szkołach już, Orlik przecież, Młyńska, Bratków, no to ten stadion to zamknie taką klamrą te wszystkie obiekty sportowe, myślę, które są w naszym mieście.